Mąż boleści i wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Ewangelia według Łukasza, czwarty rozdział, dwudziesty ósmy werset. około 750 lat przed narodzeniem Chrystusa prorok Izajasz przepowiedział jego przyjście i powiedział, że będzie on człowiekiem boleści, który będzie wzgardzony i odrzucony przez ludzi oraz zazna smutku. Wzgardzony i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważa się na niego. Jak mówi nam Izajasza 53, rozdział 3 werset. Wielu komentowało fakt, że proroctwa Izajasza dotyczące pana Jezusa Chrystusa, szczególnie w księdze Izajasza 53, wskazywały na jego okrutną śmierć na krzyżu. To jest z całą pewnością prawda. Jednak nie lekceważmy, że jego boleści obejmują coś więcej niż śmierć w zupełnej głębi cała jego służba, począwszy od chrztu, opisane w Łukasza 3,22, może być opisana jako działalność naznaczona głębokim smutkiem. Podczas chrztu głos Boga Ojca informuje, i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Jezus jest Jego umiłowanym synem. Słowa Boga Ojca bezpośrednio i pośrednio nawiązują do innego proroctwa Izajasza. Izajasza, 50, rozdział 6, i 14 werset. O jego boleści. Wskazując w ten sposób na cierpienie, które pan Jezus Chrystus znosił w czasie pierwszego jego przyjścia, gdy posłany był do narodu izraelskiego. Pan Jezus Chrystus zatem od samego początku wie, że jest człowiekiem, mężem boleści, zapowiedzianym przez Izajasza. Bezpośrednio po swoim chście pan Jezus Chrystus był kuszony przez szatana. Na pustyni przez 40 dni. W tym czasie Pan Jezus pozostawał bez jedzenia. Jak mówi nam Ewangelia, według Łukasza, czwarty rozdział od pierwszego do trzynastego wersetu. Jego głód i czas spędzony w osamotnieniu w tym pustym i odludnym miejscu zapowiadają trudności, z jakimi przyszło mu się zmierzyć w kolejnych etapach służby po wcieleniu. Po kuszeniu przez złego. Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją posługę, opowiadania dobrej nowiny i uzdrawiania. Pan Jezus przemierzał Galileę, przedstawiając swoje poselstwo, głosząc w wielu synagogach dokonując licznych cudów uzdrawiania. Pismo Święte mówi nam, że ludzie byli zdumieni Jego nauczaniem. Pan Jezus zaoferował narodowi Królestwo Boże, a dzięki mocy, którą pokazał, zademonstrował, że może doprowadzić do realizacji to, co zapowiedział. Jest taki moment w Ewangelii według Łukasza, na podstawie którego wydawać by się mogło, że jego boleść, nie musiała być tak głęboko smutna i bolesna, jak można było przypuszczać na podstawie jego chrztu i kuszenia na pustyni. Podczas głoszenia w Galilei opisanego przez Łukasza, Słowo Boże mówi, że Pan Jezus został uwielbiony przez wszystkich. On sam nauczał w ich synagogach sławiony przez Wszystkich, jak mówi nam Ewangelia według Łukasza, czwarty, rozdział, piętnasty, werset. Nie oznacza to, że widzieli w Nim Boga i odwiecznego Syna Bożego, ale że sławili i szanowali Go za to, co mówił i czynił. To był zachęcający początek. To był zachęcający początek, był to jednak krótkotrwały epizod i jednym z przystanków w Galilei jest jego rodzinne miasto Nazaret. Tamtejsi ludzie słyszeli o jego nauczaniu i uzdrawianiu. Pan Jezus przybywał do miasta i wygłaszał kazania w synagodze. Nic dziwnego, że mówił o innym fragmencie z księgi Izajasza, o nadchodzącym Chrystusie, jak to czytamy. W Izajasza 61 od 1 do drugiego wersetu w porównaniu z Ewangelią według Łukasza, czwarty rozdział od 18 do 19 wersetu. W tym fragmencie Izajasz mówił, że Chrystus uwolni Izraela od jego wrogów i ustanowi Królestwo Boże. Następnie Pan Jezus Chrystus mówił ludziom, w Nazarecie. Że jest wypełnieniem prorostw Izajasza. Jak ci, którzy znali go od dzieciństwa, zareagowali na jego przesłanie, odrzucili go. To prawda, na początku przyznali, że jego słowa są łaskawe. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski. Które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Jak mówi nam zapis Słowa Bożego objawiony w ewangelii Łukasza, 4, rozdział 22, werset. Później jednak całkiem bezsensownie i bezpodstawnie doszli do wniosku, że nie może on być Chrystusem, jak na ironię. Ich działania były wypełnieniem jednego z proroctw Izajasza, potwierdzających, że tak właśnie uczynią Panu Bogu i Chrystusowi w czasie wcielenia. I tym potwierdzili, że to Jezus jest tym, który proroctwo wypełnił. Mamy tego świadectwo w Izajasza 53, werset 3. Chrystus miał być wzgardzony i odrzucony przez tych, do których przyszedł. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówił im, że są jak ich przodkowie, którzy źle traktowali proroków Eliasza i Elizeusza, ludzie wpadli w gniew, nie tylko odrzucili Chrystusa, ale postrzegali go jako fałszywego proroka. Stary Testament mówi, że fałszywi prorocy mieli być zabijani. Mieszkańcy rodzinnego miasta Chrystusa postanowili wykonać taki wyrok na nim. Próbowali zrzucić go z urwiska, aby, i tego już nie mamy zapisanego, ale się domyślamy, być może później ukamienować go, zadając mu w ten sposób śmierć. Wielu zauważyło, że wydarzenia w Nazarecie są zapowiedzią tego, jak cały naród potraktuje pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie został zabity w Nazarecie. Jednak wyrok w sercach ludzi już zapadł. Podobnie jak w księdze Daniela wyrok zapadł, gdy pismo odręczne pojawiło się na ścianie. Tak zaczynała się ziemska służba pana Jezusa Chrystusa. Bóg ojciec mówił, że będzie cierpiał. Odchodził bez jedzenia, pozostawał na odludziu, konfrontowany z szatanem, udał się do rodzinnego miasta. Aby ogłosić najspanialszą nowinę, jaką tamtejsi ludzie kiedykolwiek słyszeli. Jego przyjaciele i znajomi gardzili nim i chcieli go zabić. Jego ziemska służba, według ludzkich standardów, wyglądała ponuro. Izajasz miał rację. Chrystus był mężem boleści. Chrystus był człowiekiem boleści. Nie musimy być profesjonalnymi teologami. Aby zrozumieć, dlaczego pan Jezus Chrystus przeszedł przez to, co zrobił, zrobił to dla nas, gdy odchodził z Nazaretu. Możemy tylko zastanawiać się, co myślał. Kiedy jednak głosimy Jego przesłanie łaski, a świat sprzeciwia się temu, co mamy do powiedzenia, wtedy wiemy: chodzimy z nim. Mąż Boleści, jak czytamy w Ewangelii według Łukasza. Czwarty rozdział, dwudziesty ósmy werset.